piątek 4 października miało miejsce oficjalne otwarcie oddziału Poczty Polskiej w Jaworzynce, a dokładnie w tamtejszej szkole podstawowej nr 1. W wydarzeniu tym wziął udział m.in. minister Stanisław Szwed oraz minister Grzegorz Puda. Gmina Istebna jest przykładem wielkiego powrotu pocztowej placówki. Do tej pory funkcjonowała tutaj agencja pocztowa, to jest forma placówki pocztowej prowadzonej przez podmiot zewnętrzny. Niepełny zakres usług, też jakby krótszy okres funkcjonowania. Zapotrzebowanie mieszkańców i jakby prośby, petycje, determinacja do tego, aby odtworzyć tutaj placówkę własną, bo parę lat temu funkcjonowała tutaj już filia. Została ona zlikwidowana i na jej miejsce powstała agencja pocztowa. Ale tak jak powiedziałem, determinacja mieszkańców, aby odtworzyć tutaj placówkę własną, czyli filię Urzędu Pocztowego Macierzystego w Istebnej, była olbrzymia i Poczta Polska no, wyszła temu naprzeciw, no i zdecydowaliśmy się uruchomić z powrotem tutaj placówkę własną. Jesteśmy przekonani, że będzie służyć mieszkańcom. No i spełni ich oczekiwania. W reaktywacji oddziału Poczty Polskiej w Jaworzynce szczególnie zaangażowała się Bogusława Kawulok, sołtys z Jaworzynki. Taka odpowiedź na potrzeby naszych mieszkańców, bo poczuliśmy się tak trochę jak gdyby zdyskwalifikowani, gdy straciliśmy ten oddział. Potem były próby z agencją, ale no nie do końca spełniało to nasze potrzeby. Do tego jeszcze przedsiębiorca prywatny musiał zrezygnować już z tej usługi. No i tak szczerze powiedziawszy, jakbyśmy byli po prostu mniej znaczną i ważną wsią. Także jest to dla nas duża radość, że udało się taki mały kroczek, ale zawsze coś, że ta poczta z tym naszym godłem polskim będzie tutaj na miejscu w Jaworzynce. Gmina Istebna jest przykładem wielkiego powrotu pocztowej placówki. Małe gminy, małe miejscowości, miasta do 50 tysięcy mieszkańców, no tam Poczta Polska jest w dalszym ciągu swoistym oknem dla świat, dla mieszkańców. Więc widzimy jakby zapotrzebowanie społeczne na to, żeby jednak tą sieć placówek własnych utrzymywać, a wręcz niejednokrotnie odtwarzać. Tutaj kiedyś był punkt pocztowy i wykorzystaliśmy poprzednie miejsce, a przede wszystkim dostępność i dla osób niepełnosprawnych, dla wszystkich mieszkańców. Poniedziałek mamy od południa praktycznie, od pół do drugiej, do 20:00, ze względu na to, że osoby, które pracują, mogą swoje sprawy pozałatwiać, nawet późno wieczorem. A pozostałe dni będzie już w godzinach do 15:00. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, x.pl, Marta Szymik-Telesz.